Okej. I w ten oto cudowny sposób wreszcie dotarliśmy do starożytnego zamku. Co to za miejsce? Moje menu twierdzi, że to starożytny zamek. Wpuśćcie w menu. A, zapomniałem, nie macie menu. Przepraszam. Ta nagła zmiana kolorów trochę jest dziwna. I co to robią żołnierze Figaro? Tutaj to Figaro? Nie, to nie Figaro. To są puty? To tak jest Peru, wypuśćmy nasze Pery. Wow. To pole bitwy, która rozegrała się 1000 lat temu. Szmat czasu temu. Lord Odin to jedyny esper, który nam pozostał. Czy już wyleczył swoje rany? Co za różnica. I tak nie mamy innego wyboru. Musimy pozostawić tą ostatnią walkę w rękach Odyna. Miasto zniszczone podczas wojny magów 1000 lat temu. Czemu wszystko jest 1000 lat temu? Za te suken! Cheapass. Cheapass. Pamiętajcie, żołnierzy można zabić na hita za te sukena. Zwykłego duszka, nie. Za te suken! Petrify. Niesamowite. Nigdy nie pomyślałem, że uda się zamienić mi w kamień. No i się sprawa w kamień. Cheater. Cheater. Nie bawię się tak. Jest legenda, która mówi o starożytnej wojnie. W starożytnej bitwie. Między Esperem, Odynem i potężnym magiem. Odbyła się ona w wielkim holu, zamku. Zgadnijcie, gdzie idziemy. Zaskoczę was do potyczki losowej. Gacie? Ej, nic. A w takim razie... Ale... No, krytyk za 5000. What the fuck? Ej, cech, ale krytyki za 5000? Tego się nie spodziewałem. Tak samo. Au, au, au. Kto ma poziom podzielony przez 5? Jaka w ogóle. Nienawidzę was. 30. O, ja. Może jeszcze Arise poszedł jeszcze iść. Okej. Skrzynka. Z potyczką losową. Są dwie metody pokonania tej potyczki. Oczywiście jestem na tyle tani, że zastosuję tą tańszą. Dowód? Samurai Soul, czyli przeciwnik z tym walczym, jest dosyć silnym przeciwnikiem, jednakże ma jedną wielką zasadniczą wadę. Jest podatny na status Confuse. Nie, ja nie żartuję. W dodatku ma atak, który zabija zawsze niezależnie od słabości na wszelkiego rodzaju... Znaczy, zabija niezależnie od tego, czy jesteśmy odporni na status Instant Death, czy nie. Zgadnijcie, co właśnie zrobił. Wybaczcie, nie mogę sobie tego odpuścić. Zwłaszcza, że za wygranie potyczki w ten sposób dostaje mi dokładnie to samo. Nie jest tego nauczył się Tundagi Bizagi. I otrzymaliśmy najbardziej przypakowaną relikwię wszechczas. Jaką? Master Scroll! Czy wiecie, jak działa Master Scroll?
Nie, to jest. Master Scroll, jest to dowód mistrzostwa w używaniu broni. I pozwala temu, kto go nosi, zaatakować 4 razy na turę. Oczywiście obrażenia są odpowiednio zmniejszone o połowę, co nie zmienia faktu. Atakować 4 razy na turę. A w połączeniu z Genji Glove daje to nam 8 ataków na turę. A jeżeli dodam, że taka Ultima Weapon ignoruje redukcję obrażeń z Master Scrolla, jeżeli dodam, że można mieć teoretycznie 2 Ultima Weapon, czy daje wam to obraz tego, że najtrudniejsi przeciwnicy tankę stają się banalnie prości? Czy daje wam to obraz tego, że dzięki tej jednej relikwii można zniszczyć ostatniego bossa całej gry? Używając jeden raz komendy atak, zadajcie sobie sprawę, jaka ta relikwia jest przepakowana? Nie? To się cieszcie, bo nie zobaczycie tego u mnie. Poprzysiągłem sobie, że ta gra jest zbyt prosta, że miał w ogóle zajmować się jakimikolwiek tanimi sposobami na wygraną. I tego nie zmienia. O, to mi się nie podoba. Powód jest dosyć prosty. Dobra, chciałem... No dobra. Chciałem taki nawet... Nie, nie, serwis, tak. To by było z mojej strony naprawdę idiotyczne. Jakieś pytania? Jest przeciwników, którego skontrolowałem. Może używać meteora. Wiecie, co jest naprawdę śmieszne? Że jego meteor, którego on normalnie używa, zadaje normalne... znaczy... Ten meteor, którego używa ten przeciwnik, jest normalnym meteorem. Tym, którego mogą używać potwory, zaś jeżeli kontrolujemy w danej chwili przeciwnika, to będzie on używał wersji... Będzie on wtedy używał wersji pod... Wróć, tej, którą możemy używać my. Spadaj jeszcze nie możemy, ale to się niedługo zmieni, uwierzcie. Reina oczuła się wład. I dzięki temu mogę zmienić FPR-a, hurej. Ultima jest przepakowana. Nie, nie zmienię zdania. A właśnie, przecież to nie mogę. A, aha. A ty od Bahamuta jeszcze nie masz? Nie, jeszcze 6. Obtained Punisher. I chciałbym wejść do zamku. Nie pozwolicie mi pewnie, co? Bahamut. Tak, naprawdę. Mówię całkiem serio. Jestem zdesperowany, żeby skończyć tą walkę w miarę szybko. Chcę się bawić wywykłymi potoczkami ozowymi. Wiem, że wygląda to jak dosłownie akt desperacji, ale... Overkill. W takim momencie żałuję, że nie ma tej mechaniki z Final Fantasy 10. On jeszcze... Nienawidzę cię! Co ja po pijaku chodzę, czy diabeł? Na to wygląda. Jeżeli jeszcze raz spotkam te... O, na szczęście nie. Okej. Rady. No, boli? Myślałem, że będzie dobrze. No, dobra, bo jestem za... Tak, tego? Ty tego, a ty użyjesz Hellstone. Jest to... Hellstone nie było jednym ze specjalnych ataków w tańcach. Jeżeli tak, to jest beznadziejnie słabe. Nevermind, nic nie mówiłem. Wydaje wam się. Wam się tylko tak wydaje. Ile oni mają punktów życia? Czy to jest okazja, w której przeciwnicy mają najwięcej punktów życia, jeśli chodzi o potyczki losowe? Serio.
Meteor. Cały czas się zastanawiam, po co oni dawali dwie wersje meteora, które nazywają się identycznie. Chyba po to, żeby podejmować graczy, że... No spójrzcie, przeciwnicy mają mocniejszą wersję, która jednak ma szansę na to, że nie trafi. Au. Czemu mam wrażenie, że to będzie jak Zane, tylko że wujem mocniejszy? Na szczęście nie jest mocniejszy. Tego jeszcze trzeba by było. Mocniejszego Zane'a. Jasne! O tak. Pikasa nauczyła się czegoś. Czy ona miała lepiej tam? Nie, okej, zaraz wejdziemy do głównego holu. W którym to rzeczywiście stoi Odyn. I w którym są też skarby, ale o tym zaraz. A może krytyk? Proszę. Oha. Dispatch też może być. Trafę, tutaj. Okej, tutaj będą dwie. Mógłbym przyznać, że tam coś było. O, freezing dust. Ach, nie wnoszę cię za to. Nienawidzę mi zamrożonych postaci, naprawdę. To jest taki status, którego mógłbym chcieć. Zresztą, że można go zdjąć tylko rzucając czary jakikolwiek ognisty. Może tutaj coś będzie? Skrzynka? Coś? Jakoś? Nie. Ale za to miliard podczek losowych już jak najbardziej. Autofire. Power. Nie, po prostu nie chce mi się malować many, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tej coś jeszcze mnie czeka. Czyli to był poziom. I zaraz on też będzie podatny na level 5 def. Może jednak mogę tu wejść? Nie? Szkoda. Mógłbym myśleć, że mogę. O, panera. To już nie jest takie zabawne. Kasa. Nie, oni mają upload. Jest to. Nie chce mi się lęć ze mnie śmierdzący. Okej, przyznaję się, jestem leniem. Nie chce mi się... Padaj. Nie chcę. Stago. Zawsze wiedziałem, że jesteś starym dzieciakiem, który nie umie się pochodzić, biegać, whatever, ale... Przynajmniej uciekać byś się starał. No dobra, już niech ci będzie. Oto i Odyn. W całej swojej magicytowej okazałości. Jego atakiem jest standardowo Zandetsugen, który przecina wszystkich na wylot. Dobra, to akurat nie pasuje. Przecina przeciwników na pół, co dla mnie jest jakiś standard na wszystkich. Jeżeli ktoś jest podatny na ataki instant death, to jest spora szansa, że od tego zginie. Nie? Sorry. Jedynym czarem, którego uczy nas Odyn, jest Meteor. Meteor, dokładnie ta sama wersja, którą widzieliśmy przed chwilą podczas używania kontrol. Byłoby to w porządku, gdyby nie to, że... Odyn nie jest do końca tym, po co tutaj wszedłem. Raz, dwa, trzy. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu. O. Tutaj był przycisk. Kto najpierw chce zgadnąć? Te skrzynki Blizzard Orb, który jest relikwią naprawdę specyficzną, gdyż może ją wyekwipować tylko Maro, ile dobrze pamiętam. Aha, gdzie to będzie? Tu są relikwie. Blizzard Orb. Dokładnie. No można wyekwipować tylko na Umaro. Tak samo jak Berserkering. Oj, dobrze pamiętam, Blizzard Orb pozwala mu czasami rzucić awalanż podczas walki, zaś Berserker Orb sprawia, że zaczyna rzucać nas... zaczyna rzucać naszymi postaciami. No, nie widzicie. Okej, okay, draga.
Nie uwierzę, jak mi powie. O! Hej, hejcie. O, żeż ty. Ściec. Okej, coś w tym razie mogę z nim zrobić. Sensownego. Jestem prawie, że pewien, że nie jest podatny na... większość z tego, co mogę mu zrobić. Naprawdę. Ale... czuję się oszukany. Tutaj znajdujemy księgę oprawioną świecącymi klejnotami. Pamiętnik Bridget Jones. Królowej. Zakochała się w Odynie. To zakazana mi choć wiem, ale ognie tej pasji nie słuchają żadnych zasad ani rozsądku. Za każdym razem, kiedy myślę o tym szlachetnym człowieku, moje serce aż drży. I coraz bardziej rozpala te ognie. I kto mógłby mnie tak właściwie za to osądzać? Kiedy walka się skończy, powiem mu, muszę. Miłość się spada i człowieka, skąd ty to znasz, Rey? Aha. Okej. A to jest powód, dla którego chciałem oszczędzać manę. Nazywa się Smok. Niebieski Smok. I wcale nie jest fajny. Chyba chodź tu. Jest on na tyle fajny, że nie chce z nami walczyć z początku. Sam musiałem się do niego zgłosić. I oczywiście używa tsunami, chyba nie liczy się, że będzie inaczej. Dobra. Dobry żart, przyznaję. Okej, mamy tu coś sensownego na niego. Nie chcę używać Grand Delty. Zwłaszcza przeciwko przeciwnikom, którzy mają jako takie słabości żywiołów. Aha, dlatego... Plaga. Już u mnie nie ma hejst. Oprócz Indiego. Wszyscy mają. A, slow food. I Deepler, który jest dosyć specyficznym atakiem. Polega on na zamianie statusów tych, które ma rzucający z statusami, które ma przeciwnik. Na które został on rzucony. Jest to naprawdę zbugowany czar, zwłaszcza w SNES. Gdzie potrafi on nawet zabrać Interceptora Shadowowi na stałe. Bo Interceptor jest tak jakby ukrytym statusem, a w ten sposób wymieniasz się statusami włącznie z Interceptorem. No, brawo, rzuciłem tym dalej. No brawo, muszę się leczyć. Ogólnie jest to niebieska magia, dzięki czemu zaraz będę mógł jej używać. Ja tylko skończę tą walkę, to wybitnie tu na niej. Fajnie spójrzcie, on ubywa za 7000 ze zwykłej tundaki. No proszę. I to w grze, gdzie maksymalna wartość HP wynosi 65000. A przecież nie grindowałem, moje postacie nie są jakieś wybitnie przepakowane. To zwykła tundaga czar trzeciego poziomu, no... zlitujcie się. No niebieski smok już został pokonany, no hej. Zacząłem się Rippler i dostałem Zantetsuken. A pa. Zantetsuken to jest... aha. Okej. Okay. Zantetsuken to jest... broń z klasy tych mieczy wielkich. Która ma dosyć spory atak i ma taki sam... bonusowy efekt jak Wing Gage, dzięki czemu możemy natychmiastowo zajść do danego przeciwnika, którego w tej chwili atakujemy. Jej. I
Wiecie, ten skamieniał... tą skamieniałą figurę Celes? Czemu ja jej tutaj nie przyprowadziłem? Spotkałaby się ze swoją bliźniaczką. Nadkrowa została zamieniona w kamień. Serio. Skamieniacz to Uza? Magicy Odyna wypełnia się nową mocą. Odyn zmienia się w Raidena! Uwaga. Panie i panowie. Towarzysze. Przygotujcie się, gdyż oto nadchodzi epicka chwila. Patrzcie i rozpaczajcie narody. Otóż Raiden może nas nauczyć najbardziej przepakowanego czaru w historii Final Fantasy. Chodzi mianowicie o czar Quick. Co robi czar Quick? Wbrew pozorom nie działa podobnie do Haste. No a może trochę podobnie. Haste sprawia, że dostajemy tury nieco szybciej. Lecz tutaj szybciej nam się wypełnia pasek APB. Zresztą ABB. Czyli jak to tam się wie? ATB... Pasek tur! Quick natomiast zatrzymuje zupełnie czas podczas walki, dając nam dodatkową turę. Nie myjcie się! Dostajemy dzięki temu czarowi zupełnie za darmo dodatkową turę, którą możemy spożytkować na co nam się że nie podoba. Chcemy zaatakować przeciwnika jeszcze raz? Nie ma sprawy. A wyobrażacie sobie połączyć to z Master Scrollem, Genji Glove, Ultima Weaponami? Dostajemy 16 ataków bez możliwości kontrataku przeciwnika? Jest to kolejna z rzeczy, których nie mam zamiaru używać, chyba że na zasadzie chcecie zobaczyć jak to działa? Chcecie zobaczyć jak bardzo przepakowany jest ten czar? Nie ma sprawy! Wtedy możecie to zobaczyć, wystarczy, że napiszecie to w komentarzach. Na chwilę posiedzę, żeby którakolwiek z postaci to została i pokażę na jakiej zasadzie działa czar Quick. Nawet posiedzę specjalnie 2 minuty, pokażę, że przeciwnicy napady nie dostają swoich tur. Znaczy, jak przyszedłem tutaj właśnie po Raidena. A wiecie, na czym polega mały problem? Przedem tutaj po niego. A skoro już z tym skończyłem, to... Przeteleportuję się. Przeteleportuję się. Czy wiecie, co to oznacza? Muszę wracać całą drogę prosto do zamku Figaro. Z buta, wpadając po drodze na wszelkiego rodzaju potyczki losowe. Cieszycie się, prawda? Ja również, nie martwcie się. Jestem na tyle łaskawy, że aż wam oszczędzę tego bólu patrzenia, jak męczę się z tymi brzydnymi potyczkami losowymi po drodze.